Myślisz, że to zwykły uczeń? Nie, nie, to prawdziwy superbohater. Jeśli mi nie wierzysz, obejrzyj podsumowanie filmu Shazam i przekonaj się sam. Zima 1974 roku. Młody Tadeusz z Iwana wraz z ojcem i starszym bratem Sidem jedzie samochodem w odwiedziny do dziadka. Ted bawi się magiczną kulą na tylnym siedzeniu, irytując ojca, który uważa, że jego syn jest do niczego. Sid zabiera zabawkę swojemu bratu, a także poniża Teda. Zwraca chłopcu magiczną kulę, twierdząc, że jest zepsuta. Ted potrząsa kulą. Nagle chłopiec cudem trafia do wnętrza skały wieczności, w której znajduje się zamkowa jaskinia. Tam wita go stary czarodziej. Jest ostatnim z rady siedmiu. Czarodziej wyjaśnia, że utrzymali pod kontrolą siedem grzechów głównych. Te budzące grozę demony są uwięzione w kamiennych posągach, ale marzą o uwolnieniu się. Czarodziej twierdzi, że szuka następcy, któremu przekazałby swoje magiczne moce, ale może je posiąść tylko ktoś o czystym i dobrym sercu. Chłopiec jest kuszony przez demony, które obiecują mu moc i potęgę. Ted sięga po świecącą kulę. Czarodziej uznaje, że nie zdał egzaminu i nie jest godzien być jego następcą. Chłopiec znajduje się z powrotem w samochodzie. Krzyczy, że jest godzien magicznej mocy. Jego ojciec karci go za prawie spowodowanie wypadku. Nawet Sid atakuje swojego młodszego brata. W tym momencie uderza w nich inny samochód. Ciężko ranny ojciec zostaje wyrzucony z samochodu na lód. Ted czyta napis na magicznej kuli. Znajdź nas. Wracamy do teraźniejszości i widzimy nastolatka o imieniu Billy, który zwabia gliniarzy do lombardu, zamyka ich w środku, wsiada do radiowozu i za pomocą komputera sprawdza adres kobiety o imieniu Rachel Batson. Pokazano nam retrospekcję jego wspomnień. Młody Billy jest na jarmarku bożonarodzeniowym ze swoją mamą. Matka próbuje wygrać zabawkowego tygrysa dla swojego syna w powietrznej lotce. Niestety wszystko co dostają to brelok z kompasem. Dzieciak upuszcza brelok w tłumie ludzi. Ten toczy się, a Billy puszcza rękę matki, goniąc za nagrodą i traci matkę z oczu. Zagubione dziecko odbierają policjanci. Teraz Billy ma 14 lat. Udaje się pod adres znaleziony w policyjnej bazie danych. Niestety mieszkająca tam kobieta nie jest jego matką. Policjanci odnajdują nastolatka i zabierają go do pomocy społecznej. Sympatyczne małżeństwo Rosa i Wiktor jest gotowe przyjąć chłopca do swojej rodziny. Mieszka z nimi już pięcioro przybranych dzieci. Mary, Darla, Eugene, Pedro i Freddy. Billy osiedla się w pokoju Freddy'ego. Jest kulawym chłopcem chodzącym o kulach, który zawsze żartuje i kocha superbohaterów. Pokazuje swojemu nowo przybyłemu współlokatorowi batarang i kulę, której użyto do zastrzelania Supermana. Jednak Billy nie podziela tych zainteresowań. W tym samym czasie w biurowcu Sivana Industries Corporation kobieta mówi lekarzowi, że została rzekomo porwana przez czarodzieja. Lekarz uważa, że to objaw masowej histerii, ale pacjentka pokazuje wideo z dziwnymi symbolami pojawiającymi się na monitorze jej elektronicznego zegarka. To znacznie zwiększyło zainteresowanie doktora Sivany. Od lat szuka ludzi z takim doświadczeniem. Sivana jest przekonany, że pewna sekwencja symboli da mu dostęp do Skały Wieczności. Jego asystentka nie wierzy w to, więc Sivana zamienia ją w proch. Następnie włamuje się do Skały Wieczności i walczy ze starym czarodziejem. Sivana dotyka świecącej kuli i uwalnia siedem grzechów głównych z posągów. Demony infiltrują tę kulę i osiedlają się w niej. Ich nowe sanktuarium staje się prawym okiem Sivany. Powrót do Billego. Robi co w jego mocy, aby przyzwyczaić się do nowej szkoły, ale Darla i Freddy tylko denerwują go swoją paplaniną. Po szkole Freddy wdaje się w konflikt z grupą łobuzów, którzy zamierzają go pobić. Billy myśli o przejściu obok, ale wciąż staje w obronie swojego przybranego brata i bije łobuzów kulą Freddy'ego. Po tym musi uciekać. Billy wskakuje do wagonu metra, gdzie znajduje tajemnicze symbole na tablicy informacyjnej. Po chwili Billy trafia do Skały Wieczności. Tam czarodziej mówi chłopcu, że zły człowiek otrzymał magiczną moc, co spowodowało śmierć wielu ludzi. Czarodziej postanawia więc znaleźć kogoś o dobrym sercu i chce, aby Billy został jego następcą. Wszystko, co musi zrobić, aby zostać superbohaterem, to dotknąć laski i wypowiedzieć słowo Shazam. Billy w to nie wierzy, ale mimo to wypowiada to słowo. W tej samej sekundzie Billy przemienia się w superbohatera, dorosłego mężczyznę ubranego w czerwony, obcisły garnitur ze świecącą błyskawicą na piersi i białą peleryną. Stary czarodziej momentalnie obraca się w proch. Shazam wraca do Filadelfii. Wraca do domu, woła Freddy'ego na zewnątrz i prosi go o pomoc. Przybrany brat jest zachwycony tą przemianą i proponuje przetestowanie supermocy Shazama. Okazuje się, że potrafi strzelać piorunami, poruszać się z superprędkością, a przy tym jest niesamowicie silny. Billy i Freddy postanawiają wykorzystać swoją sytuację i udać się na rynek po piwo. W
supermarkecie udaje im się zapobiec napadowi z bronią w ręku. Ciało Shazama jest kuloodporne, przyjaciołom jednak piwo nie przypadło do gustu. Napój gazowany smakuje znacznie lepiej. Po zabawie chłopcy wracają do domu. Dowiadują się, że Shazam może zamienić się z powrotem w Billego, a następnie wrócić do bycia superbohaterem. Wszystko, co musi zrobić, to wypowiedzieć jego imię. Tymczasem w Sivana Industries dzieje się coś strasznego. Tam doktor Sivana przerywa posiedzenie zarządu, którego gospodarzem jest jego brat oraz ojciec. Narzeka na ciągłe upokorzenia w dzieciństwie i chce się na nich zemścić. Sivana wyrzuca swojego brata przez okno i uwalnia demony. Pożerają jego ojca i pozostałych członków zarządu. I znowu wracamy do Billego i jego supermocy. Freddy publikuje wideo demonstrujące moce Shazama, które staje się wiralem. Chłopcy opuszczają szkołę i sprawdzają odporność Shazama na ogień, zdolność latania i siłę. Latanie okazuje się na razie dość problematyczne, ale pozostałe umiejętności są na najwyższym poziomie. Zachęceni wynikami spacerują po centrum handlowym, gdzie Shazam używa piorunów do ładowania telefonów komórkowych przechodzących ludzi. Naszej dwójce udaje się zdobyć kilka darmowych puszek napoju gazowanego z automatu. Shazam z powodzeniem dostaje się do klubu ze striptizem, ale zaledwie kilka minut później wychodzi stamtąd i mówi, że potrzebuje więcej pieniędzy. Freddy i Shazam biorą gotówkę z bankomatu i kupują mnóstwo różnych rzeczy. Następnego dnia w szkole łobuzy znowu dręczą Freddy'ego. Chłopiec mówi im, że nowym superbohaterem znanym w internecie jako Czerwony Cyklon jest jego przyjaciel. Prześladowcy nie wierzą Freddy'emu i żądają, aby sam Czerwony Cyklon przyszedł jutro do szkolnej stołówki i powiedział im o tym. Freddy obiecuje zorganizować spotkanie. Billy oskarża Freddy'ego o wykorzystywanie Shazama do własnych celów. Później tego samego wieczoru Victor pyta przybrane dzieci, co myślą o nowym superbohaterze. Freddy i Billy kłócą się o to zaciekle. Billy postanawia opuścić zajęcia, aby poszukać swojej matki. Mimo że Freddy zaprosił go na lunch w przebraniu Shazama. W ciągu dnia Shazam pozwala przechodniom robić sobie selfie i demonstruje swoją umiejętność rzucania piorunami za pieniądze. Wtedy dostrzega swoją przybraną siostrę Mary. Jest smutna i nie zauważa niczego wokół siebie. Dziewczyna wychodzi na jezdnię, a ciężarówka pędzi w jej kierunku. Shazam ratuje Mary i pyta, co się stało. Mary wyznaje, że nie chce wyjeżdżać na studia i wyprowadzać się z domu przybranych rodziców. Shazam przypadkowo zwraca się do Mary po imieniu, po czym szybko ucieka. Freddy znajduje Shazama i gani go za to, że nie przyszedł na lunch. Shazam odpowiada, że był zajęty i nie miał czasu na to zamieszanie. Superbohater strzela piorunem, który przebija oponę autobusu. Autobus traci kontrolę i uderza w ogrodzenie mostu, po którym jechał. Shazamowi udaje się złapać autobus, który spadał z dużej wysokości i kładzie go na chodniku. To wydarzenie staje się kolejnym triumfem superbohatera. Dowiaduje się o tym doktor Sivana. Pojawia się na miejscu zdarzenia i żąda od Shazama rezygnacji z supermocy. Wywiązuje się walka między nimi i okazuje się, że Sivana jest znacznie silniejszy. Bije naszego superbohatera jak worek treningowy. Shazam próbuje uciec. Podczas pościgu odkrywa, że potrafi latać. Sivana tropi go i jeszcze raz brutalnie bije, ale Shazam z powrotem zmienia się w Billego i chowa się w tłumie. Sivana bierze Freddy'ego jako zakładnika i żąda spotkania z bratem. W domu Eugene mówi Billemu, że udało mu się znaleźć adres jego biologicznej matki. Okazuje się, że mieszka dosłownie dwie przecznice dalej. Billy biegnie do niej. W tym samym czasie w domu pojawia się doktor Sivana. Łapie wszystkie dzieci, gdy Rosa i Victor są poza domem. Billy znajduje dom, w którym mieszka jego matka i dzwoni do drzwi jej mieszkania. Drzwi otwiera mu kobieta o imieniu Rachel. Billy wyjaśnia, że jest jej synem. Kobieta opowiada, że urodziła dziecko, gdy miała 17 lat. Rodzice wyrzucili ją z domu, a ojciec Billego był w więzieniu, więc celowo zostawiła Billego na jarmarku, bo nie miała możliwości i po prostu nie chciała się zajmować synem. Billy wręcza jej brelok z kompasem, który trzymał przez wszystkie te lata. Żegna się i wychodzi. Chłopiec dostaje telefon od Freddy'ego. Odbiera i słyszy głos Sivany żądający powrotu Billego do domu. Chłopiec zamienia się w Shazama i leci do domu swoich przybranych rodziców. W trosce o ocalenie swojej rodziny zastępczej Shazam postanawia zrezygnować ze swoich mocy. Sivana otwiera drzwi do Skały Wieczności. Biorąc laskę czarodzieja uwalnia 7 grzechów głównych. W tym momencie w jaskini pojawiają się bracia i siostry Billego. Ktoś rzuca batarangiem w głowę Sivany i dzieciakom udaje się uciec. Dostają się do komnaty pełnej licznych drzwi, za którymi czają się dziwne potwory przypominające krokodyle lub kwiaty z zębami. Wszystkim członkom rodziny udaje się jednak teleportować z powrotem do miasta i trafić na jarmark bożonarodzeniowy. Sivana i jego demony atakują targi i niszczą diabelski młyn, który się wali. Shazam angażuje się w walkę z Sivaną.
Chwytając laskę czarodzieja, Shazam prosi rodzeństwo, by jej dotknęło i wymówiło razem jego imię. Wszyscy zamieniają się w superbohaterów. Każdy walczy z jednym z demonów. Shazam walczy z Sivaną i lecą na dach wieżowca. Frediemu w przebraniu superbohatera udaje się zapobiec upadkowi diabelskiego młyna i uratować znajdujących się na nim ludzi. Nawiasem mówiąc, to te same łobuzy, które maltretowały go w szkole. Na dachu wieżowca Shazam prowokuje do walki ostatniego demona, który pozostał w oku Sivany. Zazdrość. Ten uwalnia się. Sivana zwisa z krawędzi. Bez demonów stał się zwykłym śmiertelnikiem. Zsuwa się, ale Shazamowi udaje się złapać złoczyńcę, zanim ten uderzy w ziemię. Shazam zabiera Sivanę na targi i wyrywa mu magiczne oko. Wszystkie siły zła zostały pokonane. Ludzie gratulują zwycięzcom, rodzinie superbohaterów. Shazam zwraca oko do magicznej jaskini i więzi również 7 grzechów głównych w kamiennych posągach. Po powrocie do domu wszyscy oglądają relacje z wydarzeń na jarmarku bożonarodzeniowym i śmieją się wesoło. Billy uświadamia sobie, że znalazł prawdziwy dom i bliskich mu ludzi. Nikt nie chce siedzieć obok Frediego w szkolnej stołówce. Chwilę później jego przybrani bracia i siostry dołączają się do niego przy stole. Prześladowcy zastanawiają się, czy Freddy nadal przyjaźni się z Red Cyclone. Shazam pojawia się w stołówce. Twierdzi, że Freddy nauczył go wszystkich swoich supermocy. I jeszcze jedno. Nie jest jedynym superbohaterem, który zdecydował się odwiedzić szkołę. Poznajcie prawdziwego Supermana. Co się stało z Sivaną? Trafia do więziennej celi, gorączkowo gryzmoląc jakieś symbole na ścianach. Ta czynność zostaje przerwana przez Mr. Mind, magicznego, obcego robaka. Mówi Sivana o filarach zła. W międzyczasie Shazam próbuje porozmawiać z rybą jak Aquaman. Daj lajka, pisz komentarze, subskrybuj kanał i poczuj się jak prawdziwy superbohater. Oglądałeś kanał MovieCode. Do zobaczenia później.